Dzień dobry. Dzisiaj będę odpowiadać na trzy pytania, które przesłaliście do nas w ostatnim czasie. Pierwsze pytanie dotyczy naczyniaka gwieździstego. Drugie pytanie dotyczy metod leczenia oraz ceny usuwania włókniaków miękkich. A ostatnie pytanie dotyczy keloidów. Pierwsze pytanie przesłała do nas pani Marzena wraz ze zdjęciem, na którym widzimy niewielką zmianę naczyniową w okolicach prawego kącika oka. To, co widzę na zdjęciu, jest to naczyniak gwieździsty, czyli takie drzewkowato rozgałęziające się skupisko naczyń, które wymaga zamknięcia w mojej ocenie z wyboru metodą laserową. Zastosowanie kilku impulsów lasera neodymowo-jagowego daje praktycznie 100% szans na zamknięcie takiej zmiany jednorazowym zabiegiem. Laser neodymowo-jagowy bardzo precyzyjnie skupia swoją energię w obrębie hemoglobiny, czyli w obrębie barwnika znajdującego się w naczyniu, co doprowadza do podgrzania takiego naczynia, zamknięcia go i w przeciągu kilku tygodni, czy właściwie kilku dni do zupełnego wchłonięcia. Jestem przekonana, że 95% zmiany, jak nie 100% zmiany, ulegnie wchłonięciu już za pierwszym razem. Jeżeli natomiast taka zmiana, tak jak powiedziałam, w 100% się nie wchłonie, na kontroli jesteśmy w stanie, tak można powiedzieć, takie naczynko dobić. Jak pani wspomniała też w swoim pytaniu, wcześniej ta zmiana była usuwana plazmą. Jest to także ciekawe urządzenie i bardzo pomocne w rękach dermatologów i lekarzy zabiegowców. Natomiast w tym wypadku plazma głównie powoduje uszkodzenie powierzchownych warstw naskórka, może także dotrzeć do skóry właściwej, jednak nie zawsze jest w stanie precyzyjnie zamknąć naczynie krwionośne, dlatego też tak się wydarzyło jak u pani, że takie naczynie się zrekanalizowało i po kilku tygodniach powtórnie było widoczne na skórze. Pan Piotr zadał pytanie dotyczące ceny usunięcia włókniaków miękkich za pomocą elektrokoagulacji. Zacznę od tego, czym są włókniaki miękkie, ponieważ jest to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się do nas pacjenci celem ich usunięcia. Są to takie workowate narośla skórne, które zwykle lokalizują się w okolicy dołów pachowych, czy też w okolicach pachwin. Mogą także wyrastać nam z okolicy szyi, czy lokalizować się na powiekach. Są one w kolorze od jasno-brązowego do ciemno-brązowego, jednak najczęściej przyjmują kolor cielisty, kolor danej skóry. Stanowią one nie tylko problem kosmetyczny, ale także problem taki funkcjonalny, przeszkadzając nam, gdy chcemy założyć naszyjnik, jakąś biżuterię, czy też utrudniając nam proces depilacji w okolicy pach. Mamy kilka metod usuwania włókniaków miękkich. W naszych gabinetach głównie stosujemy metodę laseroterapii. Zastosowaniem lasera chirurgicznego CO2 jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie taką zmianę odciąć od podstawy właśnie z użyciem wysokiej energii lasera CO2. Oczywiście elektrokoagulacja, która jest metodą dalej stosowana przez chirurgów, może być tutaj wykorzystana, niemniej jednak bardziej precyzyjnie, z mniejszym uszkodzeniem tkanki otaczającej, jesteśmy w stanie ten zabieg przeprowadzić właśnie używając lasera CO2. Jeżeli taki włókniak lokalizuje się w okolicach powiek, częściej sięgamy po plazmę, czyli urządzenie generujące łuk elektryczny, natomiast przewagą plazmy w okolicy powiek jest duży profil bezpieczeństwa tego zabiegu bez ryzyka uszkodzenia gałki ocznej. Jeżeli chodzi o cenę zabiegu, to cena jest uzależniona od ilości usuwanych zmian, gdzie pojedyncze zmiany, 2-3 zmiany będą kosztowały w zakresie 300 zł. Natomiast jeżeli pacjent ma naprawdę 30 czy 40 zmian w okolicach pach czy pachwin, czy w danym obszarze szyi, to cena jest ustalana indywidualnie i w przypadku chociażby 30 zmian zlokalizowanych pod obiema pachami, cena takiego zabiegu nie będzie przekraczała 500 zł. Ostatnie pytanie nadesłane przez panią Aldonę dotyczy zmiany w okolicy małżowiny usznej. W wywiadzie 7 lat wcześniej pani Aldona miała zabieg chirurgicznej plastyki małżowin usznych. I do kilka miesięcy wcześniej nic się nie działo, natomiast od jakiegoś czasu zaczęło rosnąć coś w obrębie blizny, która powstała po zabiegu i pani Aldona podejrzewa patologiczną bliznę.
To, co ja widzę na zdjęciu, jest to tak zwany keloid, czyli rzeczywiście blizna patologiczna, która w przeciwieństwie do blizny przerosłej pojawiła się kilka lat po zabiegu chirurgicznym. Małżowiny uszne to takie typowe lokalizacje, gdzie te na wpół nowotworowe zmiany lubią się pojawiać. Niestety musimy tutaj być bardzo ostrożni, gdyż największa pułapka związana z leczeniem keloidów wiąże się z ich tendencją do odrastania. I tak jak w tym wypadku pojawiła się dopiero po 7 latach od zabiegu operacyjnego, tak samo w przypadku leczenia tego keloidu może się okazać, że po ponownym usunięciu chirurgicznym takiej zmiany, kilka tygodni czy kilka miesięcy po, znowu pojawi się taka patologiczna blizna. Dlatego leczenie chirurgiczne w przypadku keloidów nie jest leczeniem z wyboru. Powinniśmy tutaj postawić na zabiegi, które będą zmniejszać wielkość takiego keloidu. I do tych metod będzie należała zarówno krioterapia, czyli taka stara metoda, w której do niskich temperatur zamrażamy, niszcząc przerośniętą tkankę włóknistą. Stosujemy tutaj także ostrzykiwanie sterydami. Glikokortykosteroidy mają oprócz pozytywnych działań zmniejszających stan zapalny, także działania niepożądane, które my czasami w medycynie wykorzystujemy. I tak jest właśnie w przypadku leczenia keloidów. Wykorzystujemy zdolność keloidów do atrofii skóry, czyli do powodowania zaników takich przerostów, wstrzykując je bezpośrednio do skóry właściwej. Możemy się spodziewać, że po takim zabiegu keloid będzie bardziej płaski, mniej wypukły, zmniejszy swoją objętość. Oczywiście nie jest to zabieg pojedynczy, powinno się to powtarzać w okresach 3-4 tygodni. Kolejną metodą, którą możemy zastosować, jest laseroterapia. I tutaj także mamy kilka rodzajów energii, które możemy wykorzystać. Po pierwsze lasery naczyniowe, lasery, które będą zamykały naczynia, które powodują odżywienie takiego keloidu. Po drugie możemy zastosować lasery ablacyjne, czyli takie, które będą ścinać tą tkankę, tylko znowu musimy to zrobić bardzo ostrożnie, żeby nie spowodować nawrotu keloidu. Ja zwykle lecząc pacjenta z keloidami, umawiam się z pacjentem na wizytę co miesiąc i nigdy nie wiem, co zrobię w następnym miesiącu, ponieważ może się okazać, że za miesiąc taki keloid będzie już płaski, ale będzie bardzo czerwony i będę musiała zastosować lasery naczyniowe. A może się okazać, że przez pierwsze 5 zabiegów będę dalej taki keloid ostrzykiwać sterydem, czy będę go traktować na przykład laserem frakcyjnym. Małżowina uszna także rządzi się swoimi prawami, dlatego że jesteśmy w bliskim kontakcie z chrząstką i gojenie w obrębie struktur chrzęstnych jest utrudnione z racji samej lokalizacji. Dlatego też taki plan leczenia takiego keloidu będzie bardzo indywidualny i będzie na pewno zajmował więcej niż kilka miesięcy, czego nie można dokładnie określić.